Witam Państwa. Chcę Państwu zaprezentować, co bracia Farhan są w stanie zrobić ze starego, zdezelowanego pianina, w którym była pęknięta płyta. No i oczywiście stroiciel nie był w stanie tego pianina nastroić. A szkoda by było wyrzucać taki piękny mebelek, do którego, co po niektórzy mają sentyment, albo jest to pamiątka rodzinna. Proszę Państwa, zostawiliśmy w tym pianinie wszystkie oryginalne elementy, tak żeby to po prostu imitowało oryginalne pianino. Tak jak widać, podnosimy górną klapę, jest klawiatura. Została, aczkolwiek ona oczywiście nie działa. Zostawiliśmy tak samo pedały. No, żeby to oczywiście jak najbardziej imitowało oryginalne pianino. Że to jest pianino, a nie bas. Zrobiliśmy wymarzony barek klientowi, tak jak sobie zażyczył. Zademonstruję Państwu, na jakiej zasadzie to działa. W bardzo prosty sposób. Podnosimy górną klapę. Z automatu zapala się światło. Boczna klapa opuszcza się, tak jak widać na takich sporniczkach. To światło z automatu się gasi, jak ta górna klapa, oczywiście, tak jak widać, zamyka się. No i w bardzo łatwy sposób to zamykamy. Proszę bardzo. Wykorzystaliśmy każdy jeden centymetr tego pianina. A mianowicie dodatkowo jest skrytka. Dolna klapa, tak jak widać tutaj, została przerobiona na drzwi. Zademonstruję, jak to się otwiera. Jedno skrzydło drzwi. Jak i drugie skrzydło drzwi. Proszę bardzo. Można to wykorzystać na zapasy trunków mocniejszych. Jeśli Państwo mają stary mebel, nie wiedzą, co chcą Państwo z nim zrobić, a szkoda wyrzucić, proszę skontaktować się z firmą bracia Farhan, a na pewno coś fajnego zrobimy dla Państwa. Mebel wymarzony. Dziękuję.